Głównym celem spotkania było poinformowanie mieszkańców o działalności Stowarzyszenia Wspólny Zamość oraz o inwestycjach planowanych przez Urząd Miasta. Nasze stowarzyszenie przede wszystkim inauguruje swoją działalność. My powstaliśmy jako ruch społeczny z racji wyborów prezydenckich jesienią. Później poczyniliśmy starania, aby ruch przeistoczył się w stowarzyszenie. Dzisiejsza konferencja miała służyć temu, aby przede wszystkim się pokazać, ale też i na wiele tematów, które są żywe w tym momencie w mieście, spróbować zapytać pana prezydenta, co uczyniliśmy, i mam nadzieję, że odpowiedzi były wyczerpujące, a ilość mediów, która zaszczyciła dzisiejsze spotkanie, spowoduje, że większość mieszkańców będzie zadowolona z tych odpowiedzi, jakie udzielił prezydent. Ponieważ, jak mówią przedstawiciele stowarzyszenia, obecnie w mieście pojawiły się liczne plotki oraz insynuacje dotyczące planowanych inwestycji, takie spotkanie powinno rozwiać wszelkie wątpliwości. Cel tego spotkania był taki, aby zapoznać mieszkańców, media z tym, co się dzieje w Zamościu i co w ogóle robi prezydent. Według nas prezydent swoje jakby tutaj zadania płynące z powierzonych mu przez mieszkańców wykonuje bardzo dobrze. To jest raptem pół roku, także na chwilę obecną bardzo dobrze, zobaczymy, jak to będzie dalej. Myślę, że już może być tylko i wyłącznie lepiej. Prezydent mimo licznych pytań był zadowolony z przebiegu spotkania. Twierdzi, że takie spotkania są potrzebne, gdyż w ten sposób można rozmawiać z większą grupą mieszkańców. Każde tego typu spotkanie to zawsze niesie nową wiedzę i nowe możliwości komunikowania się i od tego jestem, żebyśmy mogli z mieszkańcami rozmawiać, czy to na forum wspólnego Zamościa, czy każdej innej organizacji, która mnie zaprosi i będzie chciała, żebyśmy rozmawiali. Tego typu spotkania są tyle fajne i owocne, że można rozmawiać naraz z kilkudziesięcioma osobami, nie z jedną czy dwoma, tak jak się to dzieje, bo w ratuszu również rozmawiam z mieszkańcami. Co najmniej 50 osób tygodniowo odwiedza mnie i rozmawiamy, załatwiamy niekiedy różne palące problemy tego miasta. Jak mówi jeden z członków wspólnego Zamościa, Winicjusz Borowski, spotkanie było udane. Spotkanie oceniam bardzo pozytywnie. Myślę, że wszyscy mamy podobne wrażenie. Po prostu prezydent kompetentnie odpowiedział na zadane pytania. Jak sądzę, wyjaśnił wiele kwestii, które funkcjonowały w opinii społecznej jako niejasne. I taki był nasz cel. Natomiast co do oceny prezydenta, sądzę, że samo to, że go popieraliśmy, to jest pierwsza odpowiedź. A druga odpowiedź, myślę, że działa bardzo sprawnie. Chcielibyśmy na pewno, żeby zrobił znacznie więcej różnych rzeczy. On sam myślał, że zrobi znacznie więcej. Opór materii chyba na razie nie pozwala, ale jestem dobrej myśli. Myślę, że to się wszystko idzie w dobrym kierunku. Podczas spotkania prezydent Andrzej Wnuk wyjaśnił wiele nurtujących w ostatnim czasie kwestii. Rozmawiano m.in. o rewitalizacji miejskiego zalewu, turystyce i promocji miasta, sytuacji z lotniskiem w Mokrem, drogach i kanalizacji deszczowej, renowacji budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego, jakości kształcenia w zamojskich szkołach, czy pomocy finansowej dla instytucji kulturalnych.